Witamy Was w kolejnym vlogu. Jesteśmy dzisiaj dalej w trasie. Jest z nami kto? Maniura i Joker. Witamy Was. Jesteśmy w drodze powrotnej do domu, a po drodze stwierdziliśmy, że kogo odwiedzimy, Maniek? Sąmka. Jedziemy do Sąmka, tak? No, odwiedzimy naszego kolegę. 10 minut chyba na trasie, tylko nadrabiamy, no to kurde, zajedziemy. Taka okazja, no nie odwiedzić, to kurde, aż po prostu żal, nie? Zostało nam 5 km, Sąmek już tam na nas czeka. No już tam obejście zrobimy po gospodarstwie, pokażę jak tam gospodarzy, jak tam u niego jest. I myślę, że widzimy się tam już. Już na miejscu się zobaczymy, więc oglądajcie dalej. Kurde, co to jest, droga? Nie, to gospodarstwo. Tam dalej jest, Adrian. No, kurde, komuś na gospo byś się wbił. No. Zostało nam dosłownie 700 tutaj metrów. Tutaj szlakowa droga i do Sąmka jedziemy. No jak, nie musi być do niego, nie? No, trochę gorszy niż do mnie chyba nawet, co? No. Ty do mnie nie ma, tutaj pamiętam, nie ma gorszy jak tym, niż do mnie. Pamiętam jak tu tym maluchem ciągnął te przyczepy, pamiętasz? Wakacyjna przygoda. Sąmek to kurde zapoczątkował. O, no już widać gospo. O, już jesteśmy na miejscu. Jakaś taczka stoi. Ale zobacz, chyba na skup też chyba tymi taczkami jeżdżą, bo mają opisane chyba wagę. Może i o. No bo tam dwa. Patrz, tysiące... maszyny. O, Remprodexa. Kurde, nie zapłacił na samej transze, przyjechaliśmy odbiór maszyny zrobić. O, Remprodexy stoją. Witamy pana, co, Michała, siema. Gdzie wy zabłądzili? A przyjechaliśmy siema, kupić siema, tą Michał, sadzarkę Mariusz, i tę formownicę. No. Spodobała się jednak. No, za dyszkę? No, za dyszkę? Nie no, dyszkę 12 będzie. No dobra, to targujemy się. Gdzie zaparkować? A gdzie chcesz, tu jest wszędzie miejsce, można stanąć no. się. No ja pierdolę. Ale dla was chyba idealne. Ja myślałem, że ona jest... Wiesz, do tych starych magazynów wciskamy się. Większa. Czy jak tam... Na jak ty się tu mieścisz? W środku jest normalnie. No, w dwóch też kiedyś, jak w wakacyjne przygody, to tam w dwóch na Polesku. No widziałem, no. Przyczepy woziliście, a tego maluśko już nie macie? Mamy. Macie? Z wakacyjnych przygod. To ty zapoczątkowałeś, nie? Te wakacyjne przygody. No i to masz tylko remont. Ale ładnie pali. Ja jeździłem taką większą. Gaz tylko masz z prawej, nie? No. Kurde, kiedy raz na modowarku idzie, biegnie, nie? Nie, gaz tylko. To gaz, to jest full hydrostatyfulowy. A to masz? Przyduś, czerwone. O, i teraz. Aha, bez interminu. Powolny, Kaziu. Ja starszą jeździłem. Kurde, wiesz kiedy ja sobie jeździłem taką? Czekaj, ja miałem 2014 rok. Kurde, 6-7 lat temu. Kurde, zapomniałem jak tu się jeździ. Hale macie? Może my niedługo coś postawimy, to też będziemy mieli gdzie chować maszyny. No to wszystko też w swoim czasie. Boże, nasypać, jak jest hala, tandema mamy, tandemem, pyk, pyk, pyk. Jedzie Kaziu. To jednak wrócił. Wrócił. Tak, Kasiu. Jak, Kasiu? Bierzemy ją? No. O. Fajnie, działa. Ile ona ma, 2 tony u dźwigu? 2,5. Ale 3 podnosiłem, także roboty zrobi prawie taka jak duża, nie? Ale pompa trochę mało wydajna, bo 2 czynności na raz idzie robić. No. Albo wiesz, jedno, aha, albo drugie. No, ale to ile ona ma litrów? Nie wiem ile ma litrów, ale pamiętam, wiesz? Aha. Ustawić? No ustaw. Ale zobacz, jak 80 z tyłu wychuchana. Ja pierdziele, jak ładnie wygląda, nie? Kurde, to jak prawie jak salonie Ususa, co? Ja. Zobacz to, ja. Przecież ona jak nowa. Wy nią chyba w ogóle nie robicie, co? Jak nie? Teraz do ziemniaków spojrzę, będzie formowała rynki. Ale jak ona ładna, jak tu zrobione jest wszystko ładnie, nie? O, tutaj trochę ten. No.
A niby piaskowane pewnie, no, dlatego nie bo... Nie były, no to są nowe błotniki, bo stare no, były spękane, ale no. To jest i strzał z metalu i schodzi. Ale ocynk, a ocynk odparza, ocynk, on się utlenia i po prostu farba nie trzyma. Nie trzyma niby. Ale farby to... Aha, na filmie było, to jakiś lakiernik malował, nie? No to brat. Kuzyn, no ale ładnie pomalowane. Ale no, pięknie, no. Bez zacieków, kurde, nie? Kolor też fajny, dobrany. Ale kolor, kurde, chyba... Ja nie, jak wybierasz ci kolor? To fabryczny. To akurat był dorobiony fabryczny. Z kapki. Aha, tam gdzie nie było wyblakło, nie? I lakieru, no. I to teraz fotel gramera byś przydał, nie? Taki, albo nowe obicie, bo ten jest dobry. To ten jest krzypi. W ogóle jest wygodny, tylko krzypi, nie? Co? W ogóle jest wygodny, tylko jak krzypi. Chodzi, to nie słychać. No pewnie. Kurde. A nie myśleliście nad tym, żeby tutaj tapicerkę założyć, czy nie? Wiesz, to ona była zrobiona tak, żeby to było dla oka. Tylko. Później się pod tą tapicerką wszystko się gnije, nie? Teraz, no właśnie. No, teraz tylko, że zawsze trochę ciszej, nie? Ale ona robi. Teraz się krachem będzie chodziła więcej. Z tym się chyba tylko tyle jeździ, co na przyjemności, co? No dokładnie. Ale, jakieś bałowanie trochę, coś tam takie. No, a to jest, było u was od nowego, nie? Na od gospodarstwie. Jest, tak, tak. I ona była tylko odnowiona. Tylko odnowiona. No, jest, ale, 30, no, ale mechanicznie coś było robiono? Była. A ten ciapek, długo macie tego ciapka? Rok. Rok, nie? Bo to jest ten, lata, on był kupiony też, nie? A ten drugi jest w garażu, drugiego też możemy pokazać. Drugi kurde, jest w... my się tym nacieszmy. W trakcie remontu. Ale to jest ogółem kawał dobrej roboty tu ten, nie? Możesz go palić, zobaczysz jak tak? To pali. No. Kurde. Ja myślę na tym. Kto to do mnie dzisiaj zajechał? Ja myślę na tym, na którym się siedzenie, nie? Odwiedziny po trasie. Jak u ciebie łóżko, nie? No to niestety, no. Jedziemy? Jedziemy. Chcesz jechać? Powiedz mi, że już się nagram. Cóż, piątki już tam. Jak Adrian? No powiem ci, maszyna petarda. Pierwszej sorty, ale ona jak cichutko chodzi. W tych klapkach tak, ale... chodzi cicho. No. To jest ciapeczek właśnie, nie? To jest 30 z ostatnich wypustów, przede mną, nie? Ale to tak z luftu, z rudą. A to wszystko tak pięknie działa. Ale ty zobacz, tu masz w góry, lepiej jest. Ale to jest tylko hydraulika zewnętrzna. No, właśnie widzę. No a ja będę miał to wszystko, nie? No tak fajnie będzie. No. Fajnie. Kurde. Ale pięknie gra, co? No kurde, petardka. A to są naklejki, czy? Nie, tak samo jak u nas. Myślisz? Odmalowane, no pewnie, to nie są naklejki. Co na klejki? Co na klejki? Myśli? No. No. Ale kurde! To nie na klejki, bo to ma takie zarysy są. Gruby, widzisz? Tu jest zawsze problem z tym, nie? No. Że tu olej wywala. To jest elegancko. Silnik zdrowiutki. Widać, że fachowiec zrobił. Roku? No ten też ma ducha dobrego. No ja woziłem u siebie to tym tandemem 6-tonowym, to boarding woziłem, nie? Czapkiem? No. Kurde, to byłaby akcja dopiero. Ale wszyscy mówili, ty jesteś głupi, po co ten rozrzutnik, wiesz, ten ciapek jest tam pusty, nie? A ja tak założyłem z kopicą i normalnie szedł. Ja się rozrzucał. No normalnie. Rozrzucałeś normalnie?
Chyba z górki. Nie, właśnie z górki fajnie się jechało, tylko gorzej pod górkę, jak było już tak pół na adapterze, to ja musiałem objeżdżać wszystkie górki i to jest znowu z góry, nie? No, ale naprawdę, jakbym jeszcze miał obornik, to jeszcze raz bym taką akcję zrobił, nie? Normalnie, bez żadnego tego. Ale dziadek mój by był zadowolony, nie? Krwisty, czerwony. No, ale możemy taką akcję jeszcze zrobić, ty. Tylko, że trzeba gdzieś indziej, do innego gospodarstwa podjechać. Co? Z tym 6-tonowym rozrzutnikiem. A wszyscy powinni głupki, bo kurde, gdzieś idzie sprzęt, nie? Ale no, to ma pracować. O, halogen tak masz podłączony? No tak, były fabrycznie. Kurde. Tak, było, ja no, nie tak fabrycznie włączało się halogen, no. Albo miał też chyba, czy ten przycisk był ten, no bo takie niektóre miały na halogenie też... Nie. Wcześniej, te 4 lata no. Miały tak robione, tylko że okrągły powinien być. No, okrągły taki jeszcze no, na tej no, ramce taki. Tutaj z odzysku no. Gdzieś tam jakiś, wiesz... No... Kurde. To wyjście od razu z tego rozdzielacza. A błotniki nowe kupowaliście? Nowe, no. 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 Z waszych stron. Kołbytowa gdzieś? Co? Kołbytowa gdzieś? No. To tam, gdzie Maciek pracuje. Myślę, by to... Ale co, że... Tuchowie. Z Tuchomia. A, Tuchomia. Ale to były kupowane, czy były produkowane? Produkowane. W Tuchomie jest ten, Virax. A nie, oni nie tam robią rotacyjne. No to tak. Virax. Nie wiem jakie, ale... Virax. Bo rotacyjnej Bożym części Tuchomiu, blachy do 80-tki kupowałem. Bo w Bożym Tuchomiu to też niedaleko, to Talex, nie? No. Tylko ty masz YouTube'a, Walter, nie? No chyba tak. No bo tak to każe, ale John Deere... Ale ogólnie to są jedne z najdroższych ciągników, nie? Nie, no Waltra no, taka nie droga. Po Fendzie, Fend jest najdroższy. No ta, ale jedna z najdroższych. No, mówię, nie, że najdroższa, tylko jedna z najdroższych. No. No ale co, to jest akko, nie? No Fend, John Deere, no i pewnie gdzieś tam dalej. Klas, Waltra, to już na podobnym poziomie i reszta wtedy. No mało kto kupuje nowe, nie? Większość. Dużo ludzi teraz szuka jakiejś używki, gdzieś coś znaleźć, nie? No bo wiadomo, za nowego masz dać pół miliona czy więcej. No to... Pół miliona to teraz to, wiesz, to wydaje za byle co. No to taki mówię, 150 koni ciągnik, nie? A wiesz, no używkę. No to chcę kupić, no to... Ja już miałem ugadanego, kurde, mieliśmy jechać oglądać, nie? Ale ktoś tam zaliczkę już płacił za koło kuli, miałem. Aha. Może Kula ci wspominał. Nie, nic nie mówił. 150 tysięcy za 69,30. No to są solidne, to z tej epoki to najlepsze. Tylko kurde nie miał ekobiegu. Aha. To był problem, nie? Ale hamulców nie ma! Kurde! Wyskasował dopiero by było, nie? Wyklepał do rana. Ale on ma też wygar, co? No. Nie, ale czuć jest, bo niektóre ciarki... Tylko pachowo w rękowiach. Dobrze no. Czy nie dobrze? Nie, bo niektóre właśnie 30 one się tak wkręcają, tak jak ślimacznie, nie? A ten czuć, że tak... No, to dwie skiby, jak tu borałeś o grudek, nie? To na dębach staje. Naprawdę, no. Zresztą widzieliście, jak za mną chodził na dwóch kołach. Nie, naprawdę, całkiem fajnie się zbiera właśnie tak na obrotach. A pan zwiększył dawkę, czy...? Nie, ustawiał mi tu gościu taki, co robi pompy. No. Nie, pięknie. Naprawdę fajnie kurczę. I przede wszystkim on bez świec praktycznie odpala fajnie. O. No, mój właśnie ma to, on zawsze miał taki problem, że on ciężko kręcił, nie? U nas tylko John Deere. No i już serwis Bizona. Serwis Bizona, oddział Zunowice. No. Ja nie mam fajną pompę założyliśmy. No. I to nie była tania pompa. Nie działa, to zmiana jest pompa. Wadliwa, na wolnych obrotach w ogóle nie chcę tutaj dać. To na tym głównym, nie? No. To dopiero wyższe obroty, tam około 1600. A za wrócę lewowy? Właśnie nie wiem. No. A tutaj były pokręcane śruby? Nie. Nie? Tu często są pokręcane śruby. Nie. Przy tamtym jak odkręcałem, to się jedna ukręciła. Bo kwas się nalewa z akumulatora, tak, nie? Tak. A bo tutaj ciężko też strasznie idzie, bo tu też zaraz korozja idzie. A tulejowaliście tutaj, czy jest dobrze? Tak, nowe tuleje. Wszystko. No, nowy wałek. Ja u siebie też będę właśnie cały, będę go też całego w mak rozbierał. Ale silnik to będzie 3P zakładane, nie? Ciarko od tego 60? Nie. No, od 3P. 3P, nie? 3P będzie, ale nie od 60, bo nie. Bułgara jakiegoś tam z wózka. Ja mam właśnie od Bułgara, bo Bułgara dużo lepiej się przerabia, bo Bułgar ma inną miskę niż 3P, nie? A te wszystkie klapki to wymienialiście, czy to są malowane? Nie, pomalowane tak podkładem. Była, wiesz, zarzewiała jest... cała, to wyczyściłem od razu. I... Ale jeszcze oryginalna blaszka jest. U mnie to jest, kurde, pozgnite wszystko. Od pierwszego właściciela ciapek, taki był w miarę... No, jeszcze... Zobacz, lakier tutaj maska stoi, to jeszcze nie jest zła, nie? Pobuję się, złapię.
jedziemy. Uważaj, uważaj. Pojechał! On ma trzy biegi? Trzy, nie? Cztery? Trzy biegowe też były. Odcina, ale masz, on nie chce, on chce jeździć po prostu. No. Ale kurde, jak kiedyś dojeżdżałem na przystanek tego autobusowy, to miałem jakieś Rometa Harta. No, kurde. Romecik. To była piękna maszyna, nie? Tylko że ja niestety tylko kupiłem z uszkodzonym zapłonem i przełożyłem zapłon zwykły, nie? Platynkowy od zwykłego Rometa i to już nie było to, nie? Ale naprawdę, ten kurde motorek jak Simpsonek chodzi, nie? Ale cztery biegi, nie? No, a ja miałem... Piątki nawet zakładają. Szóstki nawet zakładają. Tak? No, i rozruszniki elektryczne do Simpsonów i... Nie, to przerabiają na osiemdziesiątki. No. Kiedyś nawet widziałem z podwójnym cylindrem, na dwugarowego zrobili, nie? Gdzieś tam. No to takie. A to ja też kiedyś oglądałem, ale to tam jakiś tam przerab no mody tego, jakieś nie? Tam robią, nie? No, kurde, tam... No, wiem, kiedyś człowiek to się jak tym jeździł, się interesował, teraz to kurde. Na razie. Dziękujemy za ugoszczenie nas. Oprowadzenie po gospodarstwie. My mamy tutaj... Może jakieś handle też zrobimy. Coś będzie może kupione. No. Jakieś zwyczaje, co no. To się podoba. Już kurde, będzie temat na następne odcinki.